Krzysztof, podobno ty tam jakieś furki z Niemiec ściągasz, to rozejrzyj się tam jakąś taką ładną bryczką, no mają kieszeń tylko, pamiętaj. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, do zobaczenia. Jakieś krótkie urywki, jak już jest full na mieście, jakieś krótkie urywki. Zjechaliśmy do kolejnej, nie wiem już której, miejscowości. Byłem właśnie w spożywczym. Oczywiście w minimarkecie. Zjechaliśmy w poszukiwaniu ciekawych widoków. Wolnych dróg. Mikrosgialos to się nazywa? Czy makrosgialos? Mała albo duża. Nie za szybko, nie za szybko. Byłem w spożywczym, bo mnie zaremska wygoniła po chłodne napoje. Water też mam, żeby nie było. Mikrosgialos nie jest napisane, ale znaki mówią jednoznacznie. Tam plaża, gdzie full. Z moją szanowną, klasycznie, oprócz kilku przypadków, gdzie poszliśmy na plażę, które lubimy z lat poprzednich, bo są oczywiście urocze. Zerknąć tam poszliśmy. O, tu może by się rzucił. Jeszcze pojedziemy do Sivoti, bo w Sivoti byliśmy 2 dni temu. A zawsze jesteśmy fanami ławeczek. Kalimera, kalimera. Ławeczek właśnie tak pustych, w takim stylu. Przy telekomunikacji polskiej i greckiej S.A. Nero? Parakalo? A właśnie. Trzymaj, kochanie. Jest. Ławeczek w takim stylu tutaj nie brakuje. O, kto by się spodziewał? Ho, ho, ho. Ciekawostką jest to, że wyspa Lefkada ma... Zobaczcie, jaki spokój. Tylko cykadę słychać. Rząd restauracji. Cały rząd. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Spokój, cisza. 5 ludzi na krzyż. Ciekawostką jest to, że wyspa ma 50, może 60 km długości, oczywiście licząc serpentynkami. I szerokości ma 20-25 może. Już trzeci raz tankowałem dzisiaj. Jeździ się, jeździ, nie śpi, nie śpi się, nie śpi, nie śpi się, jeździ się, jeździ. O, ktoś z parasolem. Pani z parasolem. Pan na motocyklu. Pani na ławeczce. Wszystkiego dobrego, wypoczywajcie. Proszę Państwa, Sivotia. Urocza okolica. Świeży towar dla panów wędkarzy. Kalimera. A, że tak się wyraża jakaś turystka. Jasere kapitanie. Jasere kapitanie. Powitał pana z wąsem. Więc powiedzieli z lewej. Pan restaurator. O tej porze jeszcze pusto na restauracjach typu tawerna. Parada. Jeszcze mam taką myśl. No. Żeby na kolację przyjechać tutaj. Popatrzę po cenach. Na kolację? A my sępimy jak zwykle. Mówisz? No. Czy ja wiem, czy nie lepiej tam do nas, do tego Nidry, nie? To możemy do nas dzisiaj, a jutro na imieninową nie zapraszam. Imieniny jutro Małgorzaty, 13 lipca. Pamiętałem, na pewno pamiętałem. Mam gdzieś zapisane nas. Stówę mam zapisane. Tomorrow jest 13? Ale szczęśliwie ten czas nadszedł. Teraz uwaga, bo znak ten już znam. Teraz pytanie, czy jego szwagra tu uchwycono, że dzięki niemu albo przez niego. Znak jest dokonany. Oczywiście nie odpuści. Gruby pan wędkarz. Takie włócznie, ja pierdolę, chyba na rekina poszedł, był wczoraj. Bosko, Sivotia, przypominam. Kolejne miejsce, gdzie jest, przynajmniej o tej porze, w miarę pusto,
gdzieś mi zniknęła. Na shopping, oczywiście, shopping. Choćby czołgała się na pustyni bez picia i wody, ale to ma każda kobieta, gdyby się czołgała ostatnią resztką sił nadanych przez Allaha, jak zobaczy sklep z kurwa z czymkolwiek. Piekosz musi wejść. To jest nawet sympatyczne, bo wchodzi i mówi, a chujowo tu jest. Najgorzej jak powie, jestem zainteresowana zakupem. Sywot, ja przypominam, na Lewkadzie. O, jeszcze jej nie ma. Chyba muszę wrócić. Kiedy wydaje się, że taka popękana, stara, dużywa oliwka nie będzie już rodziła, to okazuje się, że tłum cały... Kto to tutaj przy okazji tą łódką przypłynął? Okoliczności przyrody nieprawdopodobne. Na tą ławeczkę polujemy, bo niespodziewanie jakiś fotograf tu nam się wbił. Piernik jadowity. Patrz pan, co owoce. Wiecie, jak się urywki podczas zbiorów, że tak się wyrażę, zrywa? A ja wiem, bo robiłem to w 1990, w ubiegłym wieku, jak się okazuje. To jest wypalona. Nie wiem, po co ją jarnęli, ale harda, twarda sztuka, jebaniutka. Jutro będzie filmik o największej, jednej z największych oliwek, jaką spotkałem w swoim życiu, bo pójdziemy na pewną plażę, przez pewne przejście, gdzie już kiedyś oczywiście byliśmy. Sivotia, fotograf, facet na katamaranie, jakaś kobita z sokiem, z juicem świeżo wyciskanym przed chwileczką w piekarni Bakera. Ja, pan Romek, opowiadacz. Temperatura wzrosła. O czym świadczy kolega kot, który złapał trochę cienia. Wczoraj mieliśmy drastyczny spadek temperatury z 38 w cieniu na 35. Znieśliśmy to dzielnie, po męsku. Ale z takim przymrużeniem oka, dlaczego zaledwie 35 stopni na wakacjach? Przy czym nad morzem widziałem płat chmury gradowej. Wróciłem, bo lubię ten akurat owoc. O, kobieta z siatką. Wiesz, jak trudno jest złapać na plaży w Afryce w siatkę zgrabnego, zwinnego murzyna. A właśnie, ja znam kogoś, kto był w Stanach. Powiedział mi to i owo, kobieta z siatką, przepiękna istota. Fotograf poszedł, my tu mamy jedyną przenośną ławkę, proszę w górę. Jedyną przenośną ławkę, którą sobie można regulować. Czy tu cień, czy tam cień. Dla żady. Zatupiamy z tą ławką. Do cienia to wspomina nową oliwkę. Czy ją targać po asfalcie? Jest bosko. Dziękuję. O! Od razu lepszy widok. Siatkę zabieramy? Tak się wyrażę. Nie mam ryby, nie mam pstrąga, nie mam nic, ale chciałem się przywitać, bo widzę, że mi na coś nie tęga. A przerwałem drzemkę, przepraszam. W końcu południe.
Proszę Państwa, przyszliśmy do motocykla. Mamy pod drzewem cień zaparkowany. Siwoti i pytanie. Pytanie, bo wy wszystko wiecie, z kim się znacie. Czy to pierdyknie? Kabel jest do ziemi, idzie gdzieś. Kuźwa. Krzysztof, plecak przypina, miłość boską. Przypinam, tylko właśnie akcja bomba jest. Miłość boską, plecak. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla Was wszystkich. Zdrowia.